To nie idzie mi obraz, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że znowu tutaj mamy do czynienia z butą i arogancją przyszłego posła. Bo on tu w tym przemówieniu swoim mówi, jak obejmiemy władzę. Gdyby to nie było tragiczne, to może byłoby i śmieszne. Młody człowiek tam jeszcze w tym przemówieniu, ja wam nie chciałem puszczać, on się zwraca do szefów Konfederacji, no i jak ja mam w ogóle pomóc, ludzie kochani? Ten pan chce szefom Konfederacji pomagać? Co robić? To, co robił dobrze, czyli zdjęcia, bo jest fotografem, wypłyną przecież pan Płaczek, wypłyną na pandemię, bo pisał pisma. No i teraz jest ekspertem od pandemii, tak? No proszę was, no zwróćmy uwagę na to. I wychodzi młody człowiek, który jeszcze się nie opierzył politycznie i on wychodzi i mówi, jak ja mam wam pomóc? Bożeż ty mój. On się zwraca do szefów Konfederacji, którzy na polityce zęby zjedli, a on mówi, jak ja wam mam pomóc? A pomogę wam tak, że głosujcie na mnie, to ja wejdę i z pewnością liczę na to, że przejmiemy władzę. Za takie powiedzenie w twarz od razu z liścia, do widzenia i cię młody człowieku tu nie ma. Uzyskał popularność na COVID-19, teraz COVID-19 nie ma, bo być nie mogło. No to robią tego typu rzeczy. Tak jest, ja też to tak oceniam, tak jak wy mówicie, pokasiore.